Witajcie. Patnięty jestem. 2 dni na targach Gamescom i nogi bolą. Wszystko jest naprawdę takie powolne i mózg nie pracuje tak jak powinien, bo po prostu jest ciężko utrzymać taką jakąś regularność i konsekwencje we wszystkim, co się robi, kiedy całe targi są po prostu nieprzewidywalne, prawda? Ale nie o tym, no, ponieważ żeby nie uciekał nam czas, a dzisiaj już czwartek, w tym tygodniu bardzo chciałem coś wrzucić i jedziemy, no. Nie ma się co poddawać, trzeba walczyć i po prostu nagrywać. Brakujący materiał wtorkowy o karierze, w takim razie dzisiaj nadrabiamy. Chciałem gadać troszkę o pieniążkach, bo to jest drażliwy temat, jeżeli chodzi o karierę i same negocjacje finansowe i tak dalej, zostawmy to na bok. Bardziej chciałem pogadać dzisiaj o tym, jak pieniądze są w stanie zniszczyć nawet najbardziej wymarzoną pracę i najbardziej wymarzoną karierę, jaką sobie wymyślimy. Wielu z nas, idąc i jak gdyby myśląc o swojej karierze, nie zastanawia się na tym, czy to, co chce robić, czy to, w jakim kierunku się kształcę, czy to, w jakim kierunku pozyskuje umiejętności, certyfikaty, nie wiem, upoważnienia, może to jest złe słowo, ale rzeczy, które pozwalają mi robić konkretne rzeczy, czy to przełoży się na takie korzyści finansowe, które spowodują, że będę miał satysfakcję z tej pracy, bo praca to nie tylko, nie wiem, realizacja naszych ambicji, naszych marzeń, pozytywne emocje, które wynikają z tego, że to, co robimy, ma wpływ na innych, prawda? Ale praca to również, a nawet lwia jej część, to przede wszystkim pieniądze, które mają nam z jednej strony w pewien sposób potwierdzić, że to, co robimy, ma wartość, a z drugiej strony, że to, co robimy, no, pozwala zapewnić byt nam i naszej rodzinie, bo jeżeli z powodu braku pieniędzy, a pieniądze są jednym z najczęstszych powodów, dla których kłócimy się chociażby w domu, albo dla których coś jest nie tak, to nie jesteśmy w stanie dać z siebie wszystkiego w pracy i narasta w nas frustracja. Więc wracając do sedna tego materiału, bardzo często nie myślimy o tym, czy zarobimy na tyle, ile byśmy chcieli, wybierając taką, a nie inną ścieżkę kariery. I ja wiem, że można tutaj dla ideałów i tak dalej chcieć robić to, a nie, nic innego, ale prawda jest taka, że bez pieniędzy nikt sobie nie poradzi w dzisiejszych czasach, prawda? A bycie na utrzymaniu innych, no, może jest okej, okay, może nie jest okej, okay, nie mnie osądzać. Także warto, myślę sobie, zastanowić się nad tym, zarówno jeżeli jestem osobą, która jest w początkującej fazie kariery, nie wiem, dopiero zastanawia się nad tym, czego chce się uczyć, rozwijać, w jakim kierunku i do czego dojść, jak i osobą, która ma już ze sobą jakieś doświadczenie, jak i osobą taką jak ja, bo ja w tym momencie też, jak gdyby planując dalej swoją karierę, zastanawiam się, gdzie są jakieś pieniądze dla mnie, które pozwolą mi osiągnąć określony poziom wynagrodzenia, prawda? I w tą stronę muszę zawsze patrzeć, w tą stronę muszę się kierować i w tą stronę muszę zdobywać dodatkowe umiejętności. Więc nie da się ukryć, nie da się zaprzeczyć temu, że pieniądze są bardzo ważnym elementem, który trzeba brać pod uwagę, jeżeli chodzi o wszystko, co tyczy naszej kariery zawodowej. Trzeba je wpleść w każde przemyślenia, w każdy plan, który sobie gdzieś tam rysujemy i na bazie tego planu musimy mieć pewność, że te pieniądze czekają tam na nas. Dwie bardzo ważne rzeczy jeszcze chciałem tutaj powiedzieć. Jedna to jest to, że pamiętajmy, że oczywiście w początkowej fazie być może te pieniądze nie są i raczej na pewno nie będą tak duże jak w fazie dziesięcioletniej na przykład projektu, jakim jest nasza kariera. To jest oczywiste, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli patrzymy na kogoś, kto w tym momencie zarabia X, a my dopiero kończymy naukę, nie mamy doświadczenia, to na pewno zarobimy Y, a nie X, przyjmując takie samo stanowisko, prawda? Firmy też różnią się między sobą, prawda? Nie wszystkie firmy płacą tak samo. A drugim elementem, o którym chciałem powiedzieć, jest to, że czy na pewno kierunek, w którym zmierzam z moją karierą, jest spójny z moimi oczekiwaniami finansowymi, bo to też nie zawsze idzie w parze, bo być może zawód, który wykonuję, niestety ma pewien określony limit, powyżej którego nie da się już przeskoczyć. Być może zawód, który wykonuję, za moment będzie coraz mniej pożądany, a co za tym idzie, pieniądze do zarobienia również się obniżą. Ale być może zawód, który wykonuję, jest na tyle rzadki, że tylko moja wartość będzie rosła. Warto o tym pamiętać, bo bez pieniędzy, bez pracy nie ma kołaczy, a bez kołaczy nie. A jak nie mamy za co kupić kołaczy, o,
No to bida. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, za wszystkie lajki, komentarze ewentualne, które tutaj macie i uwagi co do tego, co nagrywam. I do zobaczenia jutro. Hej!